Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Kolejna akcja saperów w naszej gminie. Tym razem podczas budowy boiska przy szkole w Białej Nyskiej odkryto aż 22 bomby z okresu II wojny światowej. Placówka została ewakuowana, zarządzono także tymczasowy objazd. W chwili wydania Nyskiej Kroniki Filmowej saperzy byli w trakcie przeszukiwania terenu. Eksperci nie wykluczają następnych znalezisk. To kolejne bombowe odkrycie w tym miesiącu. Na początku września z powodu odnalezienia niewybuchu ewakuowano ponad 1000 osób z okolic ulicy Kordeckiego w Nysie, zaś niedawno inny pocisk wykopano w Białej Nyskiej, kilkaset metrów od dzisiejszego. Trwają odbiory techniczne hali sportowej przy ulicy Sudeckiej. Obiekt spełnia wszystkie wymogi Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale będzie areną zmagań nie tylko naszych siatkarzy. Koszt budowy hali wyniósł około 21 milionów złotych, czego 10 milionów udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu. Na trybunach stałych zasiądzie blisko 1800 widzów, na mobilnych niespełna 600. Wykonawca otrzymał pozytywne opinie sanepidu i straży pożarnej. Obecnie prowadzona jest kontrola nadzoru budowlanego. Wielkie otwarcie nastąpi prawdopodobnie pod koniec listopada lub na początku grudnia tego roku. 25 września pierwszy inwestor rozpoczął roboty ziemne na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice. W ramach inwestycji w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy powstanie nowy zakład produkcyjny firmy Betoniarnie Odra, specjalizującej się w wytwarzaniu wysokiej jakości mieszanek betonowych. Przedsiębiorca nie będzie korzystał z ulg oferowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, niemniej jednak uznał, że teren ten jest atrakcyjny do wybudowania swojego zakładu. Cały czas burmistrz rozmawia z potencjalnymi inwestorami, uczestniczy w projektach inwestycyjnych, składane są oferty inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów, którzy mogliby zainwestować w naszym mieście. Warto przypomnieć, że gmina poprzez swoją spółkę Aqua realizuje zadanie związane z doprowadzeniem wodociągu do terenu strefy. Jest to pierwszy krok uzbrajania tego obszaru. Zaloguj się w Nysie. Pod takim hasłem jest organizowany ogólnopolski konkurs dla programistów. Jego uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć aplikację dotyczącą spędzania wolnego czasu w mieście. Pod uwagę będą brane aspekty turystyczne i rekreacyjne Nysy. Zawody odbędą się w dniach 28-29 października w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie. Wszystkie prace oceni jury, a zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. W puli są m.in. tablety, smartfony i drukarki. Szczegóły na stronie hackathon.nysa.pl. 26 września odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie. Najwięcej uwagi poświęcono zmianie dwóch podjętych wcześniej uchwał oraz koncepcji zagospodarowania terenu po FSD. Podczas sesji miało miejsce uroczyste przekazanie symbolicznego czeku rektorowi Uniwersytetu Opolskiego. Kwota 50 tysięcy złotych zasili projekt modernizacji obiektu dydaktycznego uczelni. To jest zupełnie coś wyjątkowego. Ja nigdzie nie spotkałem się, i to podkreślałem moi koledzy w uczelni, żeby samorządy tak mocno włączały się w procesy inwestycyjne uczelni w kraju. Jest takie pospolite ruszenie, bo wszyscy wiem, zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest to obszar, służba zdrowia. A żeby była służba zdrowia sprawna, dobrze funkcjonująca, to trzeba inwestować w szpitale, w obiekty, ale także kształcić lekarzy, którzy w tych szpitalach będą pracowali. W dalszej części obrad radni zdecydowali o dofinansowaniu zadania przebudowy i rozbudowy istniejącego kąpieliska miejskiego na Gminne Centrum Wsparcia Trzeciego Sektora wraz z aktywną strefą integracji, a także remontu byłego koszarowca na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych przy ulicy Otmuchowskiej. Prace remontowe obiektu ruszyły we wrześniu bieżącego roku, a ich zakończenie przewidziane jest na przyszły rok. Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie zmiany regulaminu przyznawania tzw. Nyskiego bonu wychowawczego. Do kategorii pierwszeństwa zostały przeniesione wszystkie umowy zatrudnienia, w tym o dzieło i umowy zlecenia oraz umowy członkowskie w spółdzielniach rolniczych. Co jakiś czas dokonujemy korekty zmian naszej uchwały dotyczącej bonu wychowawczego. Wiemy, że nie wszyscy, którzy pracowali na terenie naszej gminy otrzymywali bon, otrzymywali tylko ci, którzy pracowali na umowę o pracę. Niestety wiele osób pracuje na umowę o dzieło, na inne umowy
i tym też należałoby się otrzymać taki bon wychowawczy. I jest jeden warunek, że przerwa w wykonywaniu pracy nie może być dłuższa niż 3 miesiące w ciągu roku. Zmieniono też termin składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego. Według nowych przepisów wnioski na okres od października do grudnia tego roku należy składać do 25 października 2017 roku. 25 września obradowali nyscy seniorzy. Rada omówiła przede wszystkim ramy budżetu na przyszły rok oraz wysłuchała planów burmistrza na temat budowy nowej siedziby dziennego domu pobytu. Dzienny dom pobytu ma być budowany na zasadzie środków inwestorów prywatnych. Gmina daje działkę, natomiast budynek wznosi spółka, konsorcjum, która parter przeznaczy dla seniorów, natomiast na pierwszym, ewentualnie drugim piętrze będą pomieszczenia biurowe lub inne usługowe. Nie zabrakło pytań do burmistrza o bieżące sprawy gminy dotyczące nie tylko środowisk senioralnych. To był tydzień pełen naukowych ciekawostek i eksperymentów. W sobotę w Centrum Edukacyjnym na Poznańskiej odbyła się trzecia edycja Europejskiego Dnia Nauki. Mimo fatalnej pogody chętnych do wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach, zajęciach i ćwiczeniach nie brakowało. Był m.in. kurs samoobrony, warsztaty z dekupażu, nauka techniki relaksacyjnej i wykłady o cyberprzemocy. Ciekawostek o cyberprzestrzeni nie zabrakło także podczas kolejnej edycji Festiwalu Nauki na PWSZ-cie. Dwudniowe wydarzenie na Nyskiej Uczelni przyciągnęło około 3000 uczestników. Pokazy gaśnicze, latanie dronem, ćwiczenie z udzielania pierwszej pomocy czy programowanie robotów – to wszystko czekało na młodych adeptów nauki. Przyszłość niczym z kadrów filmu Matrix przedstawili inżynierowie, którzy zaprosili na wykład o skanowaniu i drukowaniu modeli spożywczych. Czy w przyszłości będziemy więc raczyć się posiłkiem wyciągniętym z drukarki zamiast z mikrofalówki? Czas pokaże. Jeżeli tak będzie, z pewnością opowiedzą o tym wykładowcy podczas kolejnych edycji naukowego festiwalu. A jeżeli już przy PWSZ jesteśmy, to warto dodać, że w poniedziałek rusza kolejny rok akademicki. Jak się okazuje, zainteresowanie studiami na Nyskiej Uczelni nie maleje. W tym roku mamy troszeczkę inny system rekrutacji, gdyż najpierw studenci się rejestrują, następnie na podstawie rejestracji są kwalifikowani, później są proszeni o dostarczenie dokumentów. Ale można zauważyć pewien trend, że tych rejestrujących się kandydatów jest więcej niż w latach ubiegłych, ale ci, którzy de facto złożą dokumenty u nas już na miejscu, czyli są zdecydowani do studiowania, to mniej więcej jest taki sam poziom jak w ubiegłych latach. Pielęgniarstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne i informatyka to właśnie te kierunki żacy Nyskiej Uczelni wybierają najchętniej. W tym roku akademickim PWSZ wdraża tzw. program 5 kompetencji. Program będzie skierowany do wszystkich studentów uczelni. Studenci wszystkich kierunków będą mieli okazję do tego, ażeby nauczyć się pilotażu bezzałogowych statków powietrznych. Drony będą też elementem kształcenia obowiązkowym na kilku kierunkach studiów, w których te drony są wykorzystywane później w przyszłej pracy zawodowej. Można powiedzieć, to są architekci, ratownictwo medyczne, zarządzanie inżynierią produkcji, no, bezpieczeństwo wewnętrzne, sprawa jakby oczywista, no i informatyka. Studenci ostatniego roku studiów będą wyjeżdżali na targi branżowe, związane z ich kierunkiem studiów, ażeby móc nawiązać kontakty z przyszłymi pracodawcami. Oprócz wyjazdów na targi branżowe będą to też wyjazdy do wiodących firm i instytucji, aby podglądać te dobre praktyki. Dodajmy, że wciąż są jeszcze wolne miejsca na niektórych kierunkach studiów. Rekrutacja trwa do połowy października. Już wkrótce czeka nas kolejne ważne wydarzenie charytatywne. 9 października w Nyskim Domu Kultury odbędzie się koncert oraz aukcja dzieł artystów plastyków na rzecz Nyskiego Hospicjum. Ten koncert charytatywny ma na celu zebranie jak największej ilości środków, które będą przeznaczone na bieżącą działalność hospicjum. Z punktu widzenia pacjenta i ich rodzin ta opieka jest bezpłatna. Natomiast opiera się na finansowaniu, przede wszystkim z Narodowego Funduszu Zdrowia. Gwiazdą koncertu będzie znakomity aktor, a także autor tekstów i muzyki Zbigniew Zamachowski. Widzowie w Nyskim Domu Kultury usłyszą recital utalentowanego artysty.
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie zmian można składać w dniach od 3 do 9 października tego roku.